sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Od ostatniego meczu ligowego w hali mistrzów minęło ponad 3,5 miesiąca, więc kibice mieli prawo stęsknić się za włocławską koszykówką. Wszak mecze sparingowe, jak bardzo emocjonujące by nie były, nie oddadzą w pełni emocji prawdziwej walki o punkty. Zanim jednak obie drużyny przystąpiły do rywalizacji, show zostało skradzione. Najpierw fani z dumą obserwowali rozwinięcie baneru mistrzowskiego za ubiegły sezon, a następnie klub kibica zaprezentował jedną z najbardziej efektownych opraw, jakie kiedykolwiek widziała hala mistrzów. Jeśli jednak chodzi o samo spotkanie z Polfarmą Starogard Gdański, wzajemnej walki z obu stron na mniej więcej tym samym poziomie było w gruncie rzeczy kilka minut. Od stanu 11-11 w ciągu krótkiego czasu zrobiło się 31-19 dla włocławian, co dobitnie było zapowiedzią tego, co miało nastąpić. Ricky Lido podawał nad kosz do Donego Rodena, Chris Dow imponował rozgrywaniem i dynamiką, Roland Sprejbani spunktował z załupu i spod kosza, a na tablicach królował Milan Milovanovic. Anvil prowadził po pierwszej kwarcie 35-24, a do przerwy już 56-42, w pełni kontrolując spotkanie. Prawdziwa demolka nastąpiła jednak po zmianie stron. Tony Rotten nakręcał się z każdą kolejną akcją i każdym udanym podaniem. Chase Simon trafiał pewnie za trzy, ale kończył także akcję pod koszem. Uniwersalność pokazywał Michał Sokołowski, a Ricky Lido przemienił się ze strzelca w asystenta. To wszystko skutkowało jednym – powiększaniem się przewagi Anvilu. Włocławianie prowadzili już nawet 73-49, gdy fani po raz pierwszy w sezonie zgotowali Grecję w hali mistrzów, a po 30 minutach rywalizacji było już 87-51. Napędzani radością z własnej gry, już 4 minuty przed końcem meczu włocławianie przekroczyli barierę 100 punktów. Ostatecznie włocławscy koszykarze na inaugurację rozgrywek w hali mistrzów wygrali z Polfarmą Starogard Gdański 110-72.